No, chodź do tatusia, bardzo dobrze. Jeszcze tutaj chyba gdzieś było. Cześć, witam Was następnego dnia. Jak widzicie, nie postawiłem tego słupa ostatnio. Porobiłem sobie inne rzeczy, ponieważ powiem Wam, że o samą psychikę też trzeba dbać, bo jeśli Wy wysiądziecie, to nikt tego za Was nie zrobi. Więc trzeba po prostu uważać, jak już jest taki stan, że wszystko zaczyna być denerwujące. Człowiek zaczyna popełniać jakieś głupie błędy, potem ma wobec siebie jakieś wyrzuty bezsensowne, to trzeba sobie wziąć dzień wolnego i w ogóle o tym nie myśleć, nie otwierać projektów. I tak jak będziecie zamykać oczy, to będziecie widzieć struganie desek i tak dalej. Będzie Wam się po nocach śniło, że coś się nie uda, ale przynajmniej sobie odpoczniecie ten jeden dzień. Tak więc dziś zajmujemy się nadprożem. Muszę dociąć trzy słupy, ale chyba zabiorę się za to nieco inaczej. Chociaż tu są kurcze krótsze te deski. Ale pomyślałem, że można najpierw sobie przykręcić samo nadproże, dopiero potem w to wpasować słupy. Będzie prościej niż było ostatnio, bo tam się mocno namordowałem. No to co zrobiłem ostatniego dnia, no to powklejałem wszystkie pozostałe kotwy, dokręciłem kątowniki, czy powierciłem, pozaginałem, powsadzałem. Dziś lub jutro je powkręcam. Natomiast muszę mieć trochę czasu, żeby sobie kotwa związała. No i też ostrugałem sobie te dwie kantówki, z których będą słupy. Oraz wykorzystam dzisiaj jako nadproże to, co już zrobiłem kiedyś, czyli te ostrugane 145x90 3609, taki jest wymiar tego, co tam ma się znaleźć. Trzy sztuki, więc od tego sobie zacznę, po prostu to natnę na wymiar i będę myślał dalej. No to co? No, tego jeszcze nie grali. Mamy małą awarię. Mianowicie urwło mnie się wichajsterko od tętegowania. Na szczęście agregat udało się odpalić, więc korzystając z okazji nieco zmieniłem swoje plany na dziś, przynajmniej na ten czas, do kiedy tego nie naprawię. Więc dodatkowo ostrugałem jedną kantówkę, ostrugałem jeszcze dwie te duże, co będą jako nadproża. Dociąłem te trzy deski, które są nad prożem w domu, to co miałem dzisiaj robić. I jeszcze dodatkowo uciąłem sobie i wyciąłem ten dodatkowy słupek konstrukcji balonowej, który ma pójść, moi drodzy, jeszcze nad drzwi. Tam. No, plan jest taki, że sobie porobię, co mogę, powkręcam. Jak mi jeszcze starczy czasu, to sobie wezmę OSB stąd z 20 sztuk i rzucę już na górę, na strop. No, ale najpierw to porozkręcamy i zobaczymy, o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że wystarczy kupić samą linkę. I cały starter to troszkę przegięcie by było. Jezus. No, chodź do tatusia, bardzo dobrze. Jeszcze tutaj chyba gdzieś było. No oczywiście. Jakaś ukryta. Chwilka, moment.
O, ho, ho. Dokręcone fest. No, co to będzie? A co tutaj chodzi? A to wchodzi tu. No i dobra, trzeba tylko linkę zmienić. Życie. Skąd ja wezmę taką linkę? A, nieważne. A, tu wychodzi. Dobra. To się ogarnie, no. Póki co mam co robić. Dobra, do usłyszenia. Poprzykręcałem legary stropu do nadproża, tak sobie, żeby to się nie ruszało, nabrało to sporo sztywności. No i stwierdziłem, że czas już przygotować sobie strop, przynajmniej na tyle, żeby dało się na nim pracować nad dachem. No więc trzeba było powsadzać OSB. Okazało się to bardzo karkołomne. No najpierw sobie dałem takie podpórki. Ale to niewiele dało, bo tutaj są potrzebne jakieś szczeble. A drabina jest pod zbyt stromym kątem, żeby dało się to wsadzić. Więc stworzyłem taką na szybko. Stopnie są tylko dotąd. Po to, że jak sobie kładę płytę, żeby mi nie zahaczała podczas wsuwania do góry o następne stopnie. No jedną się udało już rzucić, rzucę tam jeszcze może z 5 i zobaczymy. Zresztą pokażę wam jedną, jak to mi się udaje robić. No i jest. Jest tam wrzuconych 6 płyt. Teraz sobie zrobię z nich taką prowizoryczną podłogę już na tych wkrętach mniejszych. Tylko tak połapię. Nie będę patrzył na dylatację. Nie będę tego izolował od legarów, bo to potem tak będę wykręcał i docinał na wymiar. Tak to ino, żeby było. Właściwie to nie będę jakoś tego strasznie mocno też przykręcał, bo nie ma sensu. Tak będę sobie przesuwał w miejsce, w którym akurat będę pracował. No dobra, zapraszam was na zalążek mojego poddasza użytkowego. No, cyk. Tu sobie zostawiłem miejsce, żebym mógł sobie spokojnie wchodzić. Myślę, że następnym krokiem to powinno być zrobienie reszty stropu tutaj. Przedłużenie tych płyt OSB o następne kawałki. Zrobienie tamtego podciągu, dodatkowego słupa. No tylko muszę naprawić agregat i pokrycie OSB tamtej części. Jednak zostawiłem dylatację z dwóch względów. Po pierwsze, jeśli by coś popadało, to sobie ścieknie tędy. A po drugie, taka mała szpara pozwala zobaczyć, gdzie są słupki dokładnie.
przykręcone jest tylko po jednym na płytę i tam są trzy. Jeden, 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 raz, dwa, trzy. Tak, tylko żeby to nie pracowało za bardzo. Troszkę się ten strop uwina, ale pragnę zauważyć, że po pierwsze nie są przykręcone wszystkie wkręty, a po drugie nie ma odpowiednich przesunięć, bo to powinno być o jeszcze jedno przesunięte, dodatkowo płyta, a po trzecie na to przecież pójdzie druga jeszcze warstwa takich płyt, również przesunięta. Więc się w ogóle tym nie przejmuję. Patrzcie, jakie to są widoki. Dopiero teraz zaczynam widzieć mniej więcej rozkład pomieszczeń, jak to wygląda. Też okazuje się, że ta ścianka kolankowa na 90 parę centymetrów wcale niska nie jest. Tam się obawiałem, bo tam jest przecież ta sala kinowa, że jak kanapa będzie pod samym końcem, no to nie będzie się dało wsiąść, bo będzie się zawadzało głową, a tu widać, że nie ma tego problemu. No i co? No i troszkę mnie przeraża ta ścianka szczytowa trójkątna, co tu będzie. Więc myślę, że jak zrobię te elementy, o których Wam mówiłem, to wybuduję tutaj jakieś tymczasowe rusztowanie środkiem, żeby się podnieść na jakieś, no nie wiem, 2 metry, żeby spokojnie można było operować. No i potem już powinno się dać to jakoś zrobić. Tak więc, kamień milowy, jeden z nielicznych tych momentów, kiedy jestem z siebie zadowolony na tej budowie. Dlatego też cieszę się, że się z Wami mogę podzielić tymże osiągnięciem. Niby nic, a cieszy. No to tyle. Do usłyszenia. Hej.